Mam na imię Gosia. Mam 29 lat i 5 maja przyszłego roku wychodzę za mąż za Sławka. Jestem Sławek i mam 32 lata. Znamy się, ile kochanie, ponad 2 lata. 2,5. 2,5 roku. Poznaliśmy się w lutym 2020 roku i szybko zaczęliśmy być już razem w kwietniu 2020 roku, więc mówimy, że to jest taki pandemiczny związek, ponieważ nie było się gdzie spotykać, więc spotykaliśmy się głównie w domu. No, Gosia jest taka kochająca, troskliwa, ciepła, bardzo inteligentna. No i od tego momentu, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, Gosia dała mi masę pozytywnej energii i czuję, że stałem się dużo lepszym człowiekiem, od kiedy jesteśmy razem, niż byłem wcześniej. Teraz się popłaczę. Nie. No ja nigdy nie sądziłam, że spotkam taką osobę i jest. Już tak będzie zawsze. No ja myślę. No, będzie, będzie. Ja bym powiedziała, że Sławek jest takim moim ideałem, który zawsze mówi, że ma jedną wadę i to jest wada wzroku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Izabela. Gosia, bardzo miło poznać. Panna młoda. Panna młoda. Panna. Sławek. Cześć. Miło poznać. Pan młody. A, ekstra. Dzień dobry, Monika, siostra. Hej, siostro. Dzień dobry, Grzegorz, tatuś. A, tata pięknych dziewczyn. Tak jest. Tak. No dobrze, słuchajcie, ale fajnie, że wzięłaś ze sobą tatę. Wzięłam. No, to jest... Inaczej nie można było. Poczułem się wyróżniony, że mnie poprosiła, żebym był podczas tego takiego fajnego dnia. To taka dosyć dla mnie przygoda też, brać udział w takim wyborze. Czyli to są dwie córeczki tatusia, rozumiem? Tak jest. No dobra, a ty już jesteś po ślubie? Nie. Czyli z tobą tata też pójdzie wybierać córkę? Doświadczenie. Dobrze, dobrze, niech przetestuje na siostrze. Jaka ma być suknia ślubna dla córki? Najładniejsza. Ma być księżniczka. No, nie taka duża ta księżniczka. No to zapowiada się ciekawie. Narzeczony. Tak. Pomagasz, wybierasz, doradzasz? Nie pomagam, chcę Gosię zobaczyć na ślubie pierwszy raz w tym wydaniu. A, okej, okay. Czyli zostawiasz sobie niespodziankę. Tak, ufam przyszłemu teściowi. No właśnie, będzie godnie reprezentował tutaj męski pierwiastek. Będę się starał jak mógł. No dobra, to wspaniale, to co? Ja porywam ciebie, idziemy przedyskutować to, jak suknia ma wyglądać. Okej. Okay. Ja dziękuję, później się zmykamy, zobaczymy. A my się zaraz widzimy i oceniamy suknię. No dobra, to chodź, moja droga. Dzięki. Zazwyczaj goszczę u siebie same kobiety, więc jak pojawiają się mężczyźni, a jeszcze tatusiowie, to jestem szczególnie szczęśliwa, bo od razu wiem, że to będzie dobra atmosfera, fajne emocje. Może być jedynie kłopot z wyborem, bo zazwyczaj tatusiom wszystko się podoba. No super, że jesteś z tatą dzisiaj. Też się cieszę. To mi się bardzo podoba, zazwyczaj panny młode przychodzą z mamami, ale jednak taki tatuś wpatrzony w tą córę, to jest coś pięknego. Tak, to jest, mój tatuś, on zawsze mnie wspierał. Zawsze jak byłam dzieckiem, to jeździł na zawody. Jakie zawody? Bo ja trenowałam siatkówkę 10 lat. Okej. Okay. Więc zawsze jak mógł, to był i dopingował, więc razem uprawialiśmy też sport. Więc to jest taki mój tatuś. Bardziej twój czy bardziej siostry? Chyba mój. Konkurencja była o tatusia? Chociaż no, na równi jest, ale jakoś tak. Kocham je obydwa jednakowo, obydwie jednakowo. Ciekawa jestem, jaki twój tata ma gust. Czy on ci będzie dobrze doradzał? Czy myślisz sobie, że on będzie tak bardzo reprezentował właśnie tą stronę męską, więc to, co jemu będzie się podobać, pewnie podobałoby się też twojemu narzeczonemu? Mi się wydaje, że on będzie widział, czy ja jestem zadowolona, jak ja się czuję w sukni, bo on będzie liczył na to, że to ja mam się czuć cudownie w tym dniu. A jeżeli chodzi o porównanie z moim obecnym narzeczonym, to mój narzeczony powiedział, że ja we wszystkim będę pięknie wyglądać, więc mam nadzieję, że tak będzie. No zakochani. Tak. Najbardziej mi zależy na tym, żeby Gosia się dobrze czuła w swojej sukni i że czuła się w tym dniu komfortowo i pięknie jednocześnie. Jeżeli chodzi o moje własne preferencje, to nie podobają mi się suknie z długim rękawkiem. I to w sumie tyle. No dobrze, powiedz mi, jak ty się z tym narzeczonym poznałaś? No to jest dość długa i ciekawa historia, ponieważ ogólnie poznaliśmy się przez portal randkowy. Rozmawialiśmy z sobą przez kilka dni, ale tak o niczym i wiedział tylko, jak mam na imię. Po kilku dniach dostałam do pracy bukiet tulipanów z napisem: zgadnij, kto to.
Nie miałam pojęcia, od kogo to może być, ponieważ z nikim się aktualnie spotykałam. I to był taki szok. I co mam zrobić? Więc napisano mojej siostry. I co mam zrobić? Ona mówi, poczekaj, na pewno ktoś się odezwie. No właśnie. Więc przeczekaliśmy 2 dni z moją siostrą. I napisał do mnie Sławek. I powiedział, że zapytał się, czy dostałam jakiś bukiet kwiatów ostatnio. I ja tak, okej, okay, ale przecież ty nie wiesz, gdzie ja pracuję. Tak sobie pomyślałam, przecież ja nie mówiłam, gdzie pracuję. Troszkę byłam przerażona. No właśnie, trochę strasznie, co? No troszkę tak. Taki detektyw. Ale siostra powiedziała, musisz się z nim spotkać. Zaciekawił. Tak, tylko w jakimś miejscu, gdzie będzie dużo ludzi. Żebyś była bezpieczna. Tak. No, ale początki były straszne. No, ale przyniosło efekt. No, przyniosło. Przynajmniej ja wyszedłem z takiego założenia, że trzeba jakoś się wyróżnić z tłumu i dać się zapamiętać. Więc nie trzeba się bać takich ludzi. Trzeba próbować. No i się spotkaliśmy. Czas minął nam bardzo przyjemnie. Siedzieliśmy do 2 w nocy i już wiedziałam, że to nie będzie na jedno spotkanie, że będzie ich więcej. Po czym spotkaliśmy się kilka razy i jeszcze w lutym. W marcu mieliśmy przerwę, ponieważ wleciałam w Tajlandii, gdzie utknęłam, ponieważ zamknęli lotniska w Polsce. Ale udało mi się wrócić prosto na kwarantannę. Aha. I na tej kwarantannie po prostu mnie wspierał w potrzebie, czyli przywoził mi potrzebne rzeczy. A jak wyszłam, to się spotkaliśmy u niego w domu, to były jego urodziny, kupiłam mały torcik. No i od tego momentu uważamy, że to jest jakby dzień naszego związku. Tak. Ta historia mogła mieć 2 zakończenia. Albo szalony stalker, albo szaleńczo zakochany, narzeczony. A na kiedy planujecie ślub? Będzie 5 maj przyszłego roku. O, piękna data, no dobrze, super. No to powiedz mi teraz, jak chciałabyś 5 maja przyszłego roku wyglądać? No to jest trudne pytanie. Pozostałe były łatwe. Porozmawiamy teraz o czymś naprawdę skomplikowanym. Tak. Jaka ma być ta biała najważniejszym. Mam takie 2 typy, które się od siebie różnią. Pierwsza to jest taka lekka, zwiewna, tiulowa, ale musi być błysk, jakieś perełki, nie chcę takiej boho sukienki, na pewno nie, ponieważ ślub będzie w stylu takim eleganckim. Dobra. I literka A, może mała księżniczka, w obcisłych się nie czuję. Znaczy nie mierzyłam nigdy, ale raczej nie uważam, że będą dobrze leżeć. I długi welon. Martwię się o dekolty trochę, ponieważ chciałabym więcej zakryć niż odkryć. Bo chcę być na pierwszym obrazku ja. A druga sukienka to jest połączenie może satyny z tiulem, albo trochę taka bardziej satynowa, królewska suknia. Chociaż jest całkowitym przeciwieństwem. Ale jakie połączenie satyny z tiulem? Opowiedz mi o tym. No, na przykład, że góra by była satyny, a dół by był lżejszy. Albo odwrotnie. Że góra jest jakaś inna i na dole jest ten dół satynowy. Tylko z tych sukniach też się martwię o to, że mogą być one ciężkie, a ja chcę tańczyć i jedną suknię mieć tylko na weselu. Okej, czyli nie chcesz się przebierać, więc ona musi i spełnić rolę do kościoła i na balety po prostu, no tak? Tak. A już ty warto to zgryzienie. No dobrze, będziemy radzić. Powiedz mi jeszcze a propos tej góry. Nie chcesz, rozumiem, głębokiego wycięcia tutaj. Co z rękawami, ramionami? Czy to mogą być cienkie ramionczka, czy szersze, czy krótki rękawek, czy długi rękaw? Co tutaj czujesz? Długi rękaw raczej nie. Mierzyłam jedną z długim rękawem. Czuję, że będzie mi gorąco, więc jakoś nie czuję tego. Raczej cienkie ramionczka bardzo mi się podobają. Lecz martwię się, czy utrzymają tutaj wszystko tak, jak powinno. Ogólnie dekolty V mi się też podobają, tylko martwię się, czy do mojej sylwetki będą one dobrze wyglądać. A jaką ty masz sylwetkę? Po prostu mam większy biust i nie chcę, nie wiem, czy to będzie pasować w związku z tym. Dobra, masz duży biust, ale nie chcesz go eksponować, rozumiem, tak? Tak jak dziś, zupełnie się tu zakryłaś, tu siedzisz przygarbiona, po prostu udajesz, że go tam nie ma, tak? Tak. Jaki jest twój stosunek do tego biustu? Nie, no jest okej. Okay. Lubisz, nie lubisz? Lubię, ale nie lubię pokazywać. Ja to gdybym miała co pokazywać, to pewnie bym pokazywała. Chociaż nie mam i też pokazuję. Boże, coś jest ze mną nie tak.
No dobra, to zaraz będziemy szukać tej idealnej sukni, ale zanim to jeszcze chciałabym porozmawiać na jeden bardzo ważny temat. Czy ty się domyślasz, co białego musi mieć na ślubie panna młoda oprócz sukni? Uśmiech. Bingo. To jest doskonały moment, żeby porozmawiać o uśmiechu, bo rozmawiamy o jednym z najszczęśliwszych dni w życiu, więc zakładamy, że ten uśmiech tego dnia na twarzy panny młodej pojawi się bardzo wiele razy, więc dobrze, żeby dobrze wyglądał. Jest z nami pani Natalia, czyli ekspert białego uśmiechu i możemy teraz porozmawiać o tym, jak zadbać o to, żeby w dniu ślubu te zęby prezentowały się najlepiej, jak tylko mogą. Rozumiem, że to nie jest praca jednego dnia. Nie jest to praca jednego dnia. No, uśmiech jest nieodzownym elementem takiego ważnego wydarzenia, jakim jest ślub, więc warto... Takiego szczęśliwego! Tak jest, dlatego warto jest w ogóle zabrać się za niego równie wcześniej. Tak samo jak zaczynamy od wybierania sukni ślubnej. W związku z tym najlepszym pomysłem jest udanie się do stomatologa, który jakby zaplanuje leczenie, wyśle do higienistki na zabieg czyszczenia zębów i wybielanie, jeżeli jest taka potrzeba. Więc tym wszystkim zajmiemy się jakby w gabinecie stomatologicznym. Ale oczywiście, jeżeli nie zdążymy, też jest szansa, żeby sobie pomóc, poprawić jakby w ostatniej chwili, przed samym wydarzeniem, biel uśmiechu. Czyli rozumiem, że najlepszym wyjściem jest takie połączenie codziennej pielęgnacji zębów i dziąseł w domu oraz wizyt u higienistki. Tak, jak najbardziej. Jakby to jest bardzo złożony proces. Mhm. Zaczynamy właśnie od wizyty u higienistki. Ja przede wszystkim czyszczę zęby i edukuję pacjenta, w jaki sposób zadbać o siebie w domu. Bo biały, to tak naprawdę piękny uśmiech, to są białe zęby i zdrowe dziąsło i musimy zwracać uwagę na te dwa aspekty. Więc edukuję, uczę, w jaki sposób nitkować, w jaki sposób szczotkować, ćwiczę z pacjentem w gabinecie, no i pacjent musi z pełnym zaangażowaniem realizować te zmagania w domu, żeby nad tym uśmiechem pracować systematycznie. Czyli to nie jest tak, że trzeba po prostu myśleć i po prostu nitkować, tylko jeszcze wiedzieć, jak to zrobić. Oczywiście, technika jest bardzo ważna. Ja zawsze mówię, że na dobre nitkowanie bądź szczotkowanie składają się trzy elementy. Jakość produktu, który używamy, technika, no i przede wszystkim regularność. No właśnie, u mnie trójka leży jak nic. No dobrze, co powinno być taką naszą rutyną? Bo musimy dbać zarówno o zęby, jak i o dziąsła. Wiemy, że ta jama ustna jest taką naszą bramą do organizmu, więc to wszystko musi być czyściutkie i zdrowiutkie. Jak to robić? Musimy zwrócić uwagę na regularność i częstotliwość, czyli dwa razy dziennie musimy umyć zęby, raz dziennie oczyszczamy również przestrzenie. To jest bardzo ważne, aby oczyszczanie przestrzeni wykonywać wieczorem, przed szczotkowaniem zębów. Aha. Do oczyszczania przestrzeni najczęstszym produktem, który używamy, jest nitka dentystyczna. I używając nici, jakby stosujemy prawidłową technikę. Niestety, niektórzy pacjenci nici dentystycznej nie lubią, więc wtedy szukamy alternatyw, szukamy innych rozwiązań, tak jak jest na przykład... Dużo ciekawych. Dokładnie, myślę, dokładnie. Tak zwróciłam uwagę na to. To są czyściki gum soft picks, silikonowe wykałaczki do oczyszczania przestrzeni między zębami. Bardzo dobrze akceptowalne przez pacjentów, lubią je używać, ponieważ są szybkie w użyciu i w delikatny sposób wprowadzane, nie podrażniają dziąseł. Mamy tutaj też płyn do czyszczenia jamy ustnej. Czy taki płyn to jest must have w każdym domu, czy to raczej wedle preferencji? To znaczy tutaj, chcąc kompleksowo zadbać o cały uśmiech, warto jest skupiać się na pełnej gamie produktów. Ważne jest, żeby były one z tej samej linii. To jest tak, jak używamy kosmetyki do pielęgnacji twarzy i warto jest używać tą samą linię produktów, żeby działała na to samo. Tak samo jest w tym przypadku. Tutaj mamy pastę Gum Original White. Jest to pasta, która ma poprawić właśnie jakość bieli. Stosując ją nawet tydzień przed takim ważnym wydarzeniem, jesteśmy w stanie oczyścić sobie powierzchnię zębów. Co jest ważne? Wybielanie w gabinecie to jest element, który zabieg, który wybiela wnętrze zęba i ten proces będzie powodował długotrwałe rozjaśnienie powierzchni zębów. Pasta, jej działanie polega na oczyszczaniu zewnętrznej powierzchni zębów, czyli dobre oczyszczenie zęba, żeby ząb wydawał się bielszy i bardziej błyszczący. Ile minut dziennie musimy przeznaczyć na zęby? Mycie, samo szczotkowanie to regularnie dwa razy dziennie 2 minuty. Oprócz tego stosowanie nici dentystycznych bądź soft picksów, myślę, że około 30-40 sekund trzeba do tego doliczyć, więc mieścimy się tak naprawdę w 3 minutach. Warto, jak to jest mało czasu, a jaki efekt? Przede wszystkim zdrowie, po drugie piękny wygląd. Ja mam jeszcze pytanie o tą pielęgnację dziąseł, bo tutaj cały czas mówimy sobie o ząbkach. Co to znaczy dbać o zdrowe dziąsła? Co robić? Masować je? Troszkę tak. Faktycznie w trakcie mycia zębów skupiamy się głównie na powierzchni zęba, czyli koronie. Od najmłodszych lat rodzice mówili nam,
idź umyj zęby. W związku z tym mamy to przyzwyczajenie, tak, że idziemy myć zęby. No i mało kto pokazywał nam prawidłową technikę oczyszczania zębów, no a ona jest bardzo ważna i polega na tym, że szczoteczkę musimy przyłożyć na granicy dziąsła z zębem i wykonywać delikatne, takie masujące ruchy, kierując właśnie włosie szczoteczki do szczeliny dziąsłowej. Tam jest taki rowek pomiędzy dziąsłem a zębem. Włosie szczoteczki ma tam wejść, żeby właśnie z tamtej okolicy usuwać bakterie i to właśnie działa na zachowanie zdrowia dziąseł. Szczoteczka, którą dzisiaj ze sobą przywiozłam, Gamsonic Daily, ona ma wycięte włosie na dwóch płaszczyznach i właśnie zakończenie tego włosa jest węższe i wchodzi w głąb tej szczeliny. Dzięki temu masuje ją i dokładnie oczyszcza. Czyli myjąc zęby robimy dwa w jednym. Tak, dbamy o ząbki i o dziąsła, pod warunkiem, że robimy to oczywiście prawidłowo. Oczywiście, że tak. No dobrze, dzisiaj mamy akurat pannę młodą, która ma piękny uśmiech. Widać, że dba o ząbki, szoruje, rodzice nauczyli. Tak. Ganiana byłam cały czas. Ale pamiętasz to? Pamiętam cały czas i śni mi się czasami do ponocy zęby, bo nie pójdziesz spać. O, bardzo ważne, żebyśmy nasze dzieci właśnie w takim kierunku motywowały, zaganiały do łazienki i od najmłodszych lat uczyły tych wszystkich dobrych przyzwyczajeń. Podziękujemy zaraz tacie, ale ja mam taką sytuację, że moje dziecko nie znosi myć zębów, więc mam codziennie dwa razy w ciągu dnia walkę o mycie zębów. Więc akurat to dość drażliwy dla mnie temat. Wiemy, co robić, jak działać, żeby mieć piękne i białe ząbki. A teraz co? Bierzemy tą suknię? Tak. Działamy? Tak. Idziemy. To dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Uciekamy. Zapraszam, chodź ze mną. Zgodnie z życzeniem Gosi, suknia powinna być w kształcie niedużej księżniczki, błyszcząca, nie z dekoltem, w kształcie literki V. I tyle. W sumie nie za dużo wiadomo. Dlatego chyba zrobię na opak i dam jej suknię gładką na gorsecie. Zaraz zobaczymy Gosię w pierwszej sukience. Jak tam, trochę stresujecie się? Tak. O, no i to tak? Jak? Bardzo? Co to tak. Będzie? Kto to bardziej? Ja nie wiem, chyba ja. Nie wiem, ja zdaje się z płocek zobaczę, ze szczęścia. No dobrze, słuchajcie, zacznijmy od sukni, która jest taka bardzo klasyczna, prosta, elegancka i dalej będziemy kombinować. Gosiu, zapraszam! No i biel, to bieli. Mi się ten... Z wrażenia już. No pięknie wygląda w tej sukni. Bardzo duże wrażenie w ogóle. Miałem coś powiedzieć na początku, ale zabrakło mi słów. Jak księżniczka z moich marzeń. Marzenia jak księżniczka. Trochę się nie spodziewałam. Bo oczekiwałaś błysk. Tak. No, ale to jest piękne. Obrócić się? No, tata wzruszony. W końcu to córeczka tatusia, która wygląda pięknie. Siostra też łezkę ma w oku. No, jak ja lubię takie momenty, mi od razu też jest miło, ciepło na serduszku. Czyli ogólnie myślałam, że w gorsetach będę źle wyglądać. Ale jednak ta talia tutaj wszystko... No. Wszystko jest pięknie. Klasyczna taka biel, piękna. Chyba mama by podobnie zareagowała. Jak patrzę na nią w sukni, to się wzruszam. Bo wygląda pięknie, nie mogę. Bo wygląda pięknie. No i chciałabym, żeby się czuła ona też pięknie. W tej swojej wymarzonej. Która mam nadzieję, że znajdzie. Ja jestem szczęśliwa. I nie wiem, czy mogę powiedzieć dumna, ale też. No, miał być błysk, miał być perełki, koraliki. Jest klasyka. Jak ja lubię robić ludziom na złość. No, chyba tak. Słuchajcie, nie, ja jakby chciałam bardzo, żebyśmy się rozwinęli, żebyśmy zaczęli od czegoś skromnego, a potem poszli troszeczkę w ten błysk, troszeczkę w koronki, żebyśmy popróbowali różnych opcji. Natomiast faktycznie, no jest ci przepięknie w tej... No, całkiem inaczej było na próbach, czy jakichś wstępniejszych tych przymiarkach. Teraz tak? To, jak jest dopasowane wszystko jak trzeba, no robi efekt. No. Tutaj ta linia taka się zrobiła. Przy pierwszej sukience niespodziewanie pojawiły się łzy.
Jestem bardzo zdziwiona, ponieważ myślałam, że spodoba mi się sukienka świecąca, a to jest bardzo gładka, prosta suknia, która leży idealnie, ale to nie jest to, co myślałam, że będzie w moim guście. Więc ciekawie. Szczęśliwa kobieta w pięknej sukni. Mój ulubiony obrazek. No dobra, ale tak już totalnie babsko, jeszcze chciałabym, żebyś pokazała buty. Tak. Czyli całość już jej się podoba. Oh, tak. Yeah. No i super, mamy sandałki na obcasie z takim fikuśnym przodem. Mamy delikatną tiulową kokardkę z takiego tiulu nakrapianego, więc fajnie ten tiul dodaje lekkości do całego designu buta. I powiedz, czy czujesz, że ten obcas jest stabilny? Tak, bardzo wygodne są te buty. No właśnie. Bo fajnie, jest, nie jest bardzo wysoki, nie jest cienka szpilka, więc... Tak, ale też nie jest taki zupełny słupek, czyli jest ten obcas zwężany, ma fajną linię, ale jest na tyle nadal szeroki, że jest stabilny i wygodny. No i super, że tak czujesz się dobrze pewnie w tych butkach. Na nogach stoi. No, oczywiście. Pewnym krokiem przed ołtarz. Tak. U mnie w Concept Store znajdziecie buty firmy My Wish, która po pierwsze tworzy modele bardzo ładne, ale po drugie ekstremalnie wygodne, co dla panien młodych powinno być bardzo ważne. Jeżeli chodzi o same modele, to mamy ich bardzo dużo, mamy różne wzory, różne kolory i, co też ważne, różne wysokości obcasa, w zależności od tego, na jakim obcasie dana kobieta czuje się dobrze, to może ten but dostosować dla siebie. My Wish też tworzy wzory indywidualne, specjalnie na zamówienie klientki, więc tak naprawdę your wish is my wish. No dobrze, widzieliśmy suknię, widzieliśmy butki. Czekamy na kolejną prezentację, moja droga. Idę się przybierać. A idź! Czekamy. A idź! Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Moja druga propozycja dla Gosi to suknia okroju małej księżniczki, wykonana z francuskiej koronki, ozdobionej mocnymi, błyszczącymi aplikacjami u góry. Nie ma bieli. Nie. Troszkę inaczej, chociaż pierwsza sukienka jest ładniejsza, o wiele było. Od razu? Tak. Ale ta jest tak bardziej... Bieli... No ładna jest, nie? Bo tak bardziej w stylu takim, o którym tak naprawdę Gosia mówiła, żeby się góra troszkę świeciła. Tak. No niby tak. Żeby ale może co innego objętości sobie wyobrażała, a co innego wychodzi później na... No. Dlatego tak warto mierzyć różne suknie. No nie ma tego efektu wow, co było przy pierwszej. Ładna, ale nie taka, żeby iść do ślubu w tym. Gosia, co myślisz? Jest bardzo ładna, ale obawiam się dekoltu. Jednak co, za dużo tego biustu? Chyba tak. Serio? Chyba tak. To chyba nie jest to. Dużo się świeci, ale moim zdaniem ten dekolt w kształcie literki V nie pasuje do mnie. Chcę, żeby moja twarz była na pierwszym miejscu, a nie coś innego. Tutaj mam jeszcze inne buty też. No właśnie, tutaj mamy buty, które też idealnie pasują do tej sukni. Pokaż jeszcze nam troszeczkę. Też mamy sandałek, troszeczkę niższy, prawda? Tak. Czyli jeszcze wygodniejszy? Tak, wygodniejszy, choć tamte również były wygodne, więc to nie ma takiej dużej różnicy. Więc... Ale te mają bardzo piękny złoty kolor, ślicznie mieniący się mienią, tak, takie elegancko, drobinki brokatu. I zawsze ładne kobiety mają te paski nad kostkami zapięte, tak, buty ładnie wyglądają. No to właśnie mamy taki oto bucik. Gosia, co czujesz? Czuję, że wszystko jest pięknie, ale jednak to nie to. Jednak bardziej zakryte muszę mieć. Monika, zgadzasz się z tym?
Nie wiem, jakby to wyglądało, jakby to faktycznie było bardziej dopasowane. Mm. Ale znając moją siostrę, wiem, że będzie już się nie dowiemy. No. Trochę może ją to później cały czas o tym myśleć, że jednak jest za duży ten dekolt. No i według mnie, w moim ocenie, lepiej jednak w bieli bardziej. Klasycznie. No tak nie za bardzo. Mi się podoba ta sukienka. Nie jest biała. Jest błysk, tak jak chciała. I są ramionczka. Nie ma siatki. Jakby wymagania się tam odhaczają, ale to nie było to. Jest rozczarowanie z tą sukienką. Mi się nie podoba. No dobra, czyli co? Nie wzbudził ten model w was entuzjazmu? Czekamy na ostatni. Nie. No tutaj dużo krytyki padło w kierunku tej sukni, natomiast ja uważam, że nadal Gosia wygląda w tej sukni bardzo dobrze. Świetna figura, piękne proporcje, delikatna suknia, podkreśla jej urodę. To już jest absolutnie kwestia preferencji i gustu. Rodzina nie kupiła, szanuję, choć się nie zgadza. No dobrze, to jeżeli jest nie, trzy razy nie, to nie traćmy czasu i mierzmy kolejną. Ta może wam się spodobać. Zawijam. Zawijaj. To. Moja trzecia propozycja dla Gosi to suknia o kroju księżniczki z gorsetową górą i odrobiną błysku. Czy ta ostatnia suknia zrobi na was takie wrażenie jak ta pierwsza, bo też jest gorsetowa i też bardziej biała niż ta druga, ale nieco bardziej błyszczy niż ta pierwsza. No, możemy doczekać. A? Gosiu, zapraszam. Nie wiem, co powiedzieć. No trzecia to wow, zaskoczenie. W życiu się nie spodziewałam, że założę taką sukienkę. Wygląda w niej pięknie. Jest jasna, jest, świeci się, więc jest wszystko to, co ona chciała. No i ja jestem w szoku. Jestem pod wrażeniem tej sukienki. Nie spodziewałam się, że taką przymierzę. Szok. No. Piękne. Błyszczy się cała. No nie wiem, która piękniejsza. Oczy też się błyszczą teraz. Nie płacz, bo ja będę płakać. No trafione. No. No strzałam. I bez rękawków, ale z rękawkami. Nie wiem, czy gorsety to jest mój kierunek, ale z tego, co widzę dzisiaj, to w takich sukienkach wyglądam najlepiej. Rękawki, te rękawki takie... są absolutnie opcją. Można je mieć, można je sobie ściągnąć. W różnych momentach można je wykorzystać. Bez nich będzie bardziej klasycznie, z nimi jest trochę bardziej i jest błysk, modowo. Jest błysk, jest biała. No, pięknie. Nie spodziewałam się. Dojdzie jeszcze do welon, inne dodatki. Tak. To... Widzę bardzo podobną sukienkę. Też piękną kobietę, moją księżniczkę. Bardzo podobne sukienki do pierwszej, chociaż ta jest ładniejsza, bo ma więcej elementów świecących się. Dużo efektu dodały te rękawki, jak to tam nazwać. Co tu powiedzieć? No, też mnie trochę przytkało. To zobaczmy, jakie buciki masz dopasowane do tej błyszczącej sukni. Tym razem zakryte. Ale super. Jakie piękne. Piękne błyszczące paseczki, no proszę. Jest błysk. No. Mamy czułenka, akurat... też znowu na bardzo wygodnym obcasie. Zapinane w kostce, z tym super błyszczącym elementem. Jak się czujesz, kiedy masz zakryte paluszki? Bardzo komfortowo. Ja preferuję nawet takie buty zakryte. Tak. I uważam, że super grają z tą sukienką. A ja no i piękny jest ten właśnie pasek. Ten świecący. Jest cudowny. Bardzo ładny buty. No, bardzo ładne. Może, że biją te dwie poprzednie pary. Tak? Moim zdaniem. Według taty buty te wygrały. A która wygra suknia? O, to jest pytanie.
Pierwsza i trzecia. No właśnie, pierwsza i trzecia. To i tak masz łatwiejszy wybór, bo nie wybierasz z trzech, tylko z dwóch. Tak. Wzruszenie było przy obu, więc teraz musisz sobie na spokojnie pomyśleć, w której poczułaś się lepiej, która do ciebie bardziej pasuje, która jest po prostu twoją suknią. Masz jeszcze na to chwilę, bo teraz trafisz w ręce moich ekspertów, którzy cię pomalują, uczeszą i widzimy się za moment w finale. No w twojej wybranej sukni. Nie możemy się doczekać. Cały efekt będzie. No właśnie, ale będzie ładnie, co? No, dopiero będą ładnie łzy. Dopiero będzie ładnie. Właśnie. Będzie ładnie. Pięknie będzie. No dobrze. No to idę. No to idź. Dziękuję. Idę myśleć. Myśl, moja droga, jest o czym. Moje serce jest rozdarte pomiędzy suknią numer 1 i suknią numer 3. Pierwsza klasyka, która mnie bardzo zadziwiła, nie sądziłam, że takie emocje we mnie wzbudzi. I trójeczka, która łączy to jakby krój z pierwszej sukni, ale ma ten błysk. Nie wiem, jaką decyzję podejmę. Jesteście gotowi na finał? Tak, z niecierpliwością czekamy. No dobra, a obstawiacie którą suknię? Numer 1. Jedyneczka. A ja 3. 3. No to zobaczmy, kto Gosię czuje lepiej. Gosiu, zapraszamy. Nie płacz. O kurde. Bo ja już płaczę, bo ty płaczesz. Nie patrz na mnie. Coś pięknego. Nie trafiłem. Przecież to nie jestem ja. Własna córka. Odbieram mowę. Czy mam jakieś muzyki w tle, nie mam, bo nie wiem, co powiedzieć. Ale wygląda co? Tak. Pięknie. Jakie wzbudziło to emocje? No, jak widać chyba. Nie, to jestem ja? Ale mam oko teraz. No. Jak łza poleci, to już nie rozmazało. To jest duma, czy może strach, że zaraz ta córka będzie miała męża? Duma. Duma. Jeszcze raz daleka ujść. Tak, muszę sobie potrenować z tym trenem. Jak ona już dorosła, co? Kiedy to się stało, drogi tato? Nie zauważyłem. No właśnie, takie rzeczy dzieją się w mgnieniu oka. Ja ci podniosę nóżki do góry. Okej, super. No z tym makijażem i włosami to... Widok niepowtarzalny. Tak, petarda. No, panna młoda nasza, jak się czujesz? Jak nie ja. A jak jakaś gwiazda. Siostra trafiła, powiedziała, że będzie trójeczka, tata powiedział, że jedyneczka. No drugie miejsce zajęło. Cały czas na podium. Pięknie. I w ogóle masz też taki piękny makijaż i włosy. I do tej sukienki przepięknie, całokształt pięknie. Nie mogę płakać, bo mam za ładny makijaż. Szkoda. Fryzura tak super wyszła. Jest pięknie, jest wzruszająco. Jest trochę zaskakująco, bo nie myślałaś o sukni z gorsetem. Nie, o tak, kompletnie to nie myślał. No to jeszcze dodał uroku, te włosy i cała ten... Makijaż. No. I ten welon, to już tak, welon. Taki długi. No. Te rękawki też takiego uroku dają. Jest wszystko, co miało być. A może jest nawet jeszcze lepiej? Znaczy, jeszcze lepiej. Jest lepiej, bo jeszcze tego nie oczekiwaliśmy, nie takiej sukienki, więc jest jeszcze lepiej. Finał mamy piękny, panna młoda wspaniała, suknia zjawiskowa. No i po prostu wielki sukces.
Jak najbardziej. Piąteczka. No dobra, dawaj pionę. Na podziwiać się musisz jeszcze. No, nie spodziewałam się. To ty się tu jeszcze pooglądaj, poprzeglądaj, poprzytulaj swoich bliskich, bo oni się zaraz zapłaczą. No i co? Życzę wam pięknego ślubu, pięknego dnia, pięknego czasu i cudownego małżeństwa. Oczywiście. Z tym przystojniakiem. Fajne. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje Ci piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę, nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.